Pamiętacie, jak 2 dni temu miałem takie, co? Wyciekły nagrania Nikity? Nie, nie możemy tego oglądać, bo to niewłaściwe. Nie wolno, moralnie nie powinniśmy. No to Konopski już zrobił 500 000 wyświetleń na tym, folder jest już praktycznie udostępny wszędzie. Wszystkie kanały komentarze ten nagrały film, więc generalnie XD w temat, nie? Moralność internetu nie, jak zawsze zaskakuje. Więc możemy się dowiedzieć, o co chodzi. Magikalowe uniwersum weszło na kompletnie nowy poziom. Mamy wielką aferę z wyciekiem intymnych nagrań Nikity. Posiadam cały ten folder i pokażę wam, co tam się znajduje. Kto mógł stać za puszczeniem tego filmu. Ja nie chcę, żeby pokazywał mi cokolwiek, co jest w tym folderze. W sensie ja po prostu nie potrzebuję tego oglądać. This is the worst. Ta. Świat i pogadamy o lawinie fejków oraz bezpodstawnych oskarżeń. Zaczynając od początku. Kilka dni temu na Twitterze wybuchła burza po tym, jak fejkowe konto o nazwie Konrad wstawił nagranie z Nikitą, która najpierw całuje się i do... Ale po co ty mi to pokazujesz? Ale po co? Ja ci wierzę, że one są prawdziwe. ...ze swoim koleżanką, a potem przechodzi z nią do miłości francuskiej. I po pierwsze to pierdol się UFU69, Konrad, czy jakkolwiek się nazywasz za... Ty, my się pierdolmy za to, że to pokazujemy, Konop. I ty i ja się pierdolę. Też, ale UFU bardziej, ale nas też, ale go bardziej. Udostępnienie tego materiału jest to obrzydliwe i grożą za to całkiem poważne konsekwencje, więc pewnie dlatego obsraniec usunął swoje konto. A po drugie, było widać, że nagrania nie są fejkami i co najgorsze, zaczęło się pojawiać tego więcej. Od tych luźniejszych z jakichś ognisk ze znajomymi, gdzie nie ma nic mocnego, do takich bardziej odważnych, które były nagrane razem z tą znajomą w tatuażach z pierwszego nieszczęsnego filmiku, gdzie była polerowana patelnia. Żeby nie likować jej danych, nazwijmy ją Kasia. Kontaktowałem się z Kasią i zaraz wam powiem, czego się dowiedziałem, bo to dosyć sporo wyjaśnia w tej sprawie. W każdym razie szybko się okazało, że oprócz tych pojedynczych nagrań istnieje cała teczka, w której mamy kilkadziesiąt nagrań z Nikitą. A... Jezu, rzeczywiście ma ten folder. Mikołaj, ale jak dobrze pamiętam, Nikita jest chyba całkiem młodą osobą. Ile ona ma lat? 19, 20? Ja bym na twoim miejscu uważał. Jeżeli chodzi o nagrania, to one chyba nie mogą być... nie mogą być poniżej 18, nie? Jakby możesz mieć 15 lat i uprawiać seks, ale nie możesz rozpowszechniać jakby treści seksu 15-18, co nie? Kołaj, możesz mieć materiały dowodowe na swoim komputerze. Poczekaj na policję, już jedzie. Wiu. Już dzwonimy do prokuratury. Jako już jesteśmy w Polsce, to oczywiście pojawiły się Janusze biznesu na Twitterze. I cyk do prokuratury. Discordowymi serwerami, gdzie albo za Konop też ma około 20 lat, ale to chyba nie ma znaczenia, ile masz lat i jeżeli posiadasz takie materiały. Bardziej, czy byłeś wcześniej karany lub podejrzewany o to, o coś takiego. Udostępnienie wiadomości kopiuj i wklej zapraszającej na Discorda, użytkownicy mogli zdobyć więcej nagrań z Nikitą. Takie serwery chcą też was skamować na deepfake'i na przykład polskich czy zagranicznych streamerek, a na Nikicie niektóre z Discordów dobiły nawet dziesiątki tysięcy użytkowników. Szczególnie po tym, jak stworzyli jakąś historyjkę, że istnieje jakiś 17-minutowy film z Nikitą. Inni byli na tyle zdesperowani, że płacili, aby zobaczyć te nagie nagrania z Magikalową, a ja zdobyłem cały folder za darmo. I wcale nie jestem z tego dumny. Nie? Bo zażyłam trochę. Legendarny folder ma łącznie... A ja mam wszystko za darmo! Pirata, schomikuj mam! 47 filmów, z czego połowa nie jest nawet z Nikitą, tylko z jej koleżanką Kasią, która zabawiała się z różnymi chłopakami, całuje się ze swoimi koleżankami, leży w wannie, ma nawet nagrany jeden film a la porno, który jest w chuj niezręczny i sztywny i to właśnie na niego... Jezu, a Mikołaj ma takie, jestem dziennikarzem, więc musiałem obejrzeć materiał dowodowy, ponieważ jestem dziennikarzem, który sprawdza swoje źródła. Klika, nie? To potężnie. Jeszcze mówi 17 minut dokładnie, obejrzane zostało. Usprawiedliwiamy go, że oglądał to w celach naukowych. Usprawiedliwiamy to, widzowie. No musiał się przygotować do materiału edukacyjno-newsowym. Taka praca! Skazany. To prokuratora już jedzie do Mikołaja folder. No, ale, no nie wiem, według mnie to jest taka unokar, który mogłaby użyć ta koleżanka albo Nikita na zasadzie, ej, a wiesz, że mamy tam 16 lat? I totalnie, wiesz, po prostu mina Konopa, worst ending. Worst ending. Tylko te discordowe serwery baitowały, że mają ten 17-minutowy filmik z Nikitą. Serio tragedia, beka jak ktoś za to zapłacił. Ale przejdźmy może do nagrań z Nikitą, bo z tego co się... Tak, a ja jadę na ręcznym, żeby sprawdzić, czy mam dobry materiał genetyczny. Dowiedziałem, to nagrania mają być sprzed 1,5 roku. Chociaż niektóre oryginalne pliki źródłowe, które dostałem... Co to za filmik, który mają 3 mega?
zostały utworzone 13 października 2022 roku. I co Nikita robi z Kasią na tych filmikach? No przede wszystkim się całują, są ze sobą intymne, uprawiają ze sobą miłość, biorą razem kąpiel i robią jakieś głupoty pod wpływem alkoholu. Tylko pewnie was też to zastanawia, po co to wszystko nagrywać. OnlyFansa nie mają, Nikita nie była... No w sensie w związkach czasami nagrywacie takie filmiki po prostu, no. Jakby na rozłąki, żeby no, wiecie... Tutaj taki czerwona lampka, która mi się zapaliła, to ilość. No z reguły no ludzie nagrają jeden, dwa filmiki mają takie na telefonie, no raczej to są takie sporadyczne akcje, jeżeli ktoś to robi tak edukacyjnie, wiadomo, naukowo. A tutaj tego jest od cholery i to już jest taki sus. Była wtedy popularna. Obiektywnie te nagrania są bardziej odrzucające. Daily dla widzów. Pijalnia wody. Miałem tam zdać content, którego nie będzie na Instagram story. Dające do czegokolwiek. Więc ja nie wiem, kurwa, co one pamiątkę chciały, tak jak w Zakopanem się ciupagę kupuje. To one mają nagrania, jak się nawzajem liżą. I wydaje mi się, widzowie, że ja tę zagadkę rozwiązałem, bo w niektórych tych nagraniach nasze agentki zapraszają różnych chłopaków na seks. W trójkę. Na trójkąt. Raz z wanny wysyła coś do jakiegoś Krystiana. Siema, Krystian. Potem do jakiegoś Szymona. Szymonku, mój drogi. W pewnym momencie nawet Nikicie się imiona pokićkały i nie wiedziała, czy zapraszają Kubę, czy Daniela. Kuba? Nie, Daniel. Nie, czekaj. Komu my to wysyłamy? Komu my to wysyłamy? Jakoś taka, że jakby rzeczywiście, że to nie są jacyś tacy osoby, które one znają, tylko że to są takie przypadkowe osoby, które wysyłają takie rzeczy. Przykre jest to, że w dzisiejszych czasach jest o wiele więcej takich dziewczyn, które losowo każdemu, kto się nawinie, rozchylają nogi i totalnie się nie szanują. Tak? Losowo? Myślisz? Losowanie na kole fortuny. Maciek! W każdym razie największą zagadką zrobiło się to, jak te nagrania w ogóle wypłynęły i kto zrobił takie świństwo, że je udostępnił. Tak, myślicie, że Mikołaj będzie szedł do Żabki, a do niego podejdzie ECPU i się spyta: co robisz? Co robisz? Idę do Żabu, Buki. Stań, mamy pytania. Czy 9 sierpnia 2023 roku o godzinie 17:38... Worst ending. Nikita najpierw skierowała wszystkie reflektory na swoją byłą miłość, wrzucając ten post z wykopu na Insta Stories. Prawdopodobnie Danielek za tym stoi, akurat wyciek pojawił się, gdy Nikita wydała piosenkę, gdy cios ośmieszył jego brata i gdy chwalono Nikitę za walkę. Czyżby Danielek nie mógł wytrzymać, że jego była dobrze sobie radzi po opuszczeniu jego śmierdzącej meliny? Magika nagle nie wiem, czy sobie dobrze radzi. Zapiera się, że on z tym wyciekiem nie ma nic wspólnego. W ogóle tak, wydaje mi się, że zdanie dobrze sobie radzi i całkowicie wychodzi z równania Daniel Magical x Nikita, w sensie, że tam nigdy dobrze nie szło tak do końca. A jego serce znowu zostało złamane. Nie mam nic wspólnego z tymi filmikami, które wyciekły. W teorii Nikity również... Jak on tam schlanie wygląda. Podbił, Amadeusz Ferrari, argumentując, że nagrania, które wyciekły, były tylko na jej telefonie, który został na urzędniczej, więc Magical to musiał... No nie, pewnie nagrania też były na telefonie tej drugiej koleżanki. Tej Kasi. Wstępnić. Dostęp do tej taśmy miała tylko jedna osoba na tym świecie. Nie będę mówił kto. Zróbmy taką zgadywankę. Typ, który bił własną mamę, gasił jej pet na czole. Ferrari stwierdził, że on chce ją znowu zniszczyć, przekraczając wszystkie granice. Ten człowiek nie cofnie się przed niczym. Kolejna próba jej zniszczenia. Ile może wytrzymać psychika 19-letniej dziewczyny? Powiem wam, dlaczego według mnie to nie był magiczny. Po pierwsze, połowa zlikowanych nagrań jest samą koleżanką Nikity, co jasno wskazuje, że te filmiki były nagrywane na telefonie Kasi i na przykład Kasia była w ich posiadaniu. Ponadto na wykopie pojawił się dosyć ciekawy wpis kilka miesięcy temu. Przeglądam sobie TikToka i natknąłem się na szota, gdzie Daniel Magical wspomniał coś o Nikicie i jej koleżance ze Śląska. Kiedyś miałem parę na Tinderze z tą... Popisałem coś tam, dodała mi na snapa i tu się zaczyna cała przygoda. Normalnie na snapie są filmiki, gdzie Nikita liże jej psiochę. Co? Nikita skacze nago. Jeszcze kilka fotek dupy Nikity z koleżanką. Na pewno nie tylko ja jestem w posiadaniu tych nagrań. Oprócz tego skontaktowałem się z tą koleżanką Nikity z tych nagrań. Gadaliśmy przez jakieś 30 minut. Po co takie coś rzucać? To jest jakieś takie, nie wiem, zboczenie? To są takie rzeczy? To już jest... zdecydowane jakby zero brain. Bo ja podejrzewam jakieś zboczenie, ale może to jest rzeczywiście po prostu brak mózgu. W zasadzie jakby nakręcały się nawzajem, albo faceci jednak nakręcali, one były bardzo łatwowierne i po prostu publikowały to, bo Snapchat to przecież zaraz zniknie. Już sobie pamiętam takie czasy, gdzie się tak traktowały tego Snapa. Drzewa Magicala czy Nikita o ten leak, a pewne osoby z jej okolicy. Powiedziała, że ponoć te same nagrania posiadała też Nikita, której zdarzało się logować na swojego Snapa na urządzeniach jakichś swoich znajomych, a
potem zapomniała się wylogowywać. I jakbym miał obstawiać, czy rzucać jakąś teorią, to skoro Kasia regularnie wysyłała tego typu nagrania do różnych, nawet randomowych chłopaków z Tindera, aby ich zaprosić na seks, co udowadnia ten wpis wykopka sprzed kilku miesięcy, to może ktoś po prostu sumował te nagrania i wrzucił do jednego folderu. Kwestia tego, kto stoi za linkiem, jest niejasna i nie rzucałbym w nikogo oskarżeniami. Ale największa głupota i błąd w tej sprawie jest po stronie Nikity i tej jej całej... No jeżeli to było na tam jakimś snapie i tak upublicznione, tak publicznie, no po prostu mogło być tak, że to ma rzeczywiście, miało rzeczywiście kilka osób, a ktoś to po prostu sumował właśnie w celach zarobkowych, ale potem to też tak wyciekło, bo ktoś to już kupił ten folder i tak dalej, nie? Że to może być niekoniecznie jakoś tam rola kogoś, kto chciał robić na złość, nie? Tylko jakoś tak, wiecie, że po prostu nagle się robi o niej głośno. Dowiedzieli się przy okazji Cloud MMA o niej pewnie szerzej. Tacy ludzie, którzy nawet nie wiedzieli za bardzo dotychczas, że ta Nikita to jest jakby thing. No niektórzy nie siedzą aż tak w internecie. Ona nie była jeszcze aż tak na zewnątrz, jak na przykład, nie wiem, Wersow. I po prostu, no i to jest takie po prostu zbiorowa odpowiedzialność teoretycznie, więc nikogo. Całej koleżanki. Jak można nie zabezpieczyć tego typu wrażliwych nagrań? Czy robimy live reaction, musimy przestudiować materiał dowody? Weź. Weź, bo mnie będzie bolał mięsień. Weź, przestań. Fuj. Standardowo przy takich wyciekowych aferach, kiedy ludzie nie mają podglądu na cały kontekst sprawy, pojawia się masa fejkowych nagrań i jednego z tych fejków pobielił też Magical na swoim Instastory, zarzucając temu cymbałowi ciosowi, że nagrał, jak zabawia się z Nikolą i widać tam niby jego tatuaż na dłoni. To jest, że panie magiczny, on ma ten tatuaż w zupełnie innym miejscu i to nie jest Nikola na tym nagraniu, miała wtedy inne włosy niż jak przyjechała do Warszawy na ten słynny tatuaż. Magical też zarzucił, że w ogóle to cios tam był z Ferrarim i we dwóch plantowali Nikitę. Nie jestem śmieciem jak Ferrari, roba plantowali. Cios, co w trójkącie z małoletnią, no z małoletnią, młodą, nie, 19-latnią, na tym nagraniu dwie knagi tam, wiesz, bierze do buzi, nie? Ferrari odpowiedział dementując ten Daniel, ty jesteś odklejony potężnie, nie? Ten k***a zarzuty mówi, małoletnią k***a, a przecież z nią byłeś sam, typie. To f*** w ogóle. Próbuje typ zrobić pocisk, który k***a jest totalnie obusieczny, nie? W zasadzie, co za, jak to za... cymbał. Go bestią. Ty imbecylu, jak się poznałem z Nikolą, była przy tym moja partnerka i za każdym razem, jak się widziałem z Nikolą, była przy tym moja partnerka, to co? Drzemkę robiła? Czy duba w nosie w tym czasie, jak ją ruchaliśmy? Ona nie jest święta, ale to, co jej zrobiłeś, to jest bestialstwo. Magika to cymbał, że powiela fejka i wrzuca jeszcze jakieś dowody, powielając to i dodając temu jakiejkolwiek legitności. Mimo wszystko zarzuca bardzo poważne rzeczy i tutaj płacze, że on nic nie udostępnił, a sekundę później zarzuca to komuś innemu. W ogóle te jego niektóre... Nie, on jest taki... Ja byłem po prostu Daniel Magical, przyrzekam. Daniel Magical jest jakby żyjącym dowodem na to, że system więzienny nie działa w Polsce. Powiedzcie, na live'ach są... takie kuźwa paskudne. Ja z Nikolą robiłem co chciałem, 6 godzin, na pieska ją brałem, dochodziła 10 razy w nocy, połykała, wszystko robiła. Nie jest mi żal, ludzie, nie jest mi żal. Podsumowując, czy... Nie no, k***a, ten człowiek naprawdę, recydywysta, nie, k***a, po prostu społeczeństwo, no co to k***a człowiek jest? Jaki to jest Daniel Magical. Czy Nikita robiła coś złego z tą swoją koleżanką na tych nagraniach? No nie, każdy ma swoją moralność. Jedyna zła rzecz to rozsyłanie tych nagrań dalej i zerowe zabezpieczenie takich plików. Nie spodziewałem się, że to uniwersum mnie zaskoczy, ale no serio, dalej są w formie. Masakra, masakra, widzowie. Szokujące jest to uniwersum.